Mamy w Bielsku Białej dziesiątki utalentowanych muzyków, ale Kochut jest tylko jeden. Janusz Kochut należy do najwybitniejszych polskich kompozytorów muzyki teatralnej i filmowej. Autor 3 oratoriów, muzykalu i kantaty, ale to tylko początek obszernej listy jego kompozycji. Twórca 18 płyt autorskich koncertował na placu przed Bazyliką Świętego Piotra w Watykanie, w Polsce, Niemczech, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Mieszkaniec osiedla Złote Łany otwiera się dziś dla Salonu Dobrego Słowa. Nie znasz? Więc nie bądź więcej i czytaj witajbielsko.pl. Jestem rodowitym bielszczaninem. Urodziłem się niedaleko przy ulicy Broniewskiego, naprzeciwko domu żołnierza. Później rodzice wybudowali tutaj na Złotych Łanach ten dom, w którym mieszkamy obecnie. No i tutaj mieszkam, wybrałem to miejsce, chociaż były takie pomysły, żeby pracować w Warszawie. Ale wydaje mi się, że Bielsko jest lepszym miejscem do życia, do tworzenia. Jest wszędzie blisko, jest piękna przyroda, więc jest mnóstwo inspiracji, żeby godnie żyć. Urodził się Pan w Wigilię Bożego Narodzenia. Czy to oznacza, że bliskie są Panu z tytułu urodzenia tematy mistyczne, religijne? Zajmuje się Pan tym między innymi w swoich oratoriach. No myślę, że tak. No, 100 lat po Mickiewiczu i pamiętam, że opowiadano, że ojciec jak ubierał choinkę, to rozbił tam kilka baniek, bo to rzeczywiście był taki wyjątkowy czas. No i mamy taką tradycję do dzisiaj, że zawsze w Wigilię spotykamy się do południa całą rodziną i najpierw są urodziny przy torcie, a później są urodziny Pana Jezusa przy stole wigilijnym. A jak jest z tą tematyką religijną? Oratoria, jak widzę, zajmują duże albo nawet poczesne miejsce w Pańskiej twórczości. Co to oznacza? Czy to jest przejaw dużej religijności, czy może stoją za tym jakieś inne, może przypadki? No, szukałem sensu życia przez długi czas. Zajmowałem się filozofią, psychologią, czytałem dużo książek i chciałem się dowiedzieć, co ja mam robić, jakie jest moje miejsce na ziemi. No i kiedy taki przyszedł zakręt w moim życiu, zacząłem usilnie szukać jakiegoś swojego miejsca, no i wtedy trafiłem na ruch nowego kościoła i w taki sposób zdecydowałem się po prostu jakoś głębiej wniknąć w nauczanie Biblii. Zobaczyłem, że Biblia to jest tak jakby instrukcja obsługi do życia i odnalazłem w tym jakąś po prostu no, niezaprzeczalną wartość. Dodatkową inspiracją było dla mnie to, że przeczytałem, iż najwybitniejszy bez żadnych wątpliwości kompozytor dla mnie, Jan Sebastian Bach, pisał całą muzykę na chwałę Bożą. I to było dla mnie znakomite, bo po prostu no ta muzyka jest w moim odczuciu perfekcyjna, tam wszystkie dźwięki są na swoim miejscu. I myślę, że to też z tego wynika, że przed Bogiem nie da się udawać, nie da się odkrywać. Jeżeli piszę na chwałę Bożą, no to jestem prawdziwy, jestem po prostu odkryty całkowicie i przed Bogiem nie ma sensu udawać, skoro On wie, ile mamy włosów na głowie, ile mamy bakterii na palcu i co będziemy robili za 10 lat czy za 100 lat, no to nie ma sensu po prostu tutaj być jakimś hipokrytą. No i to otworzyło mnie na to, żeby spróbować podążać tym samym śladem, to znaczy pisać muzykę no również dla chwały Bożej, ale przede wszystkim po to, żeby podnosić ludzi na wyższy jak gdyby etap człowieczeństwa. Moja babcia mówiła zawsze bez Boga ani do proga. I po prostu mnie się też tak wydaje, że życie pozbawione po prostu relacji z Jezusem no jest dużo uboższe. Mnie to bardzo dużo daje i jest inspiracją przede wszystkim do życia, do kształtowania swoich postaw, ale również twórczości. Muzycy mówią, że najtrudniej nawraca się muzyka po prostu, więc to przychodzi na samym końcu po prostu. Najpierw jest ta przemiana serca, przemiana duszy, przemiana myślenia, a później za tym idą też inne rzeczy. Ale
Pan jest artystą, artyści są wrażliwi, w związku z tym do serc wrażliwych szybciej trafia taka mistyczna myśl. No być może tak, ale właśnie ta wrażliwość to ma wiele aspektów, bo również łatwiej odbiera się cierpienie, upokorzenie, nie tylko te wspaniałe chwile uniesienia, ale również te nieprzyjemne, więc ja jeszcze chodząc do technikum, bo skończyłem technikum włókiennicze, bo rodzice chcieli, żebym miał zawód, więc jestem technikiem włókiennikiem, nie przepracowałem ani jeden dzień w Przemyśle. Niemniej jednak po prostu było to miejsce, gdzie mogłem się zetknąć po prostu z takimi realiami życia troszeczkę innymi niż artystyczne i to mi dało taką perspektywę też nie tylko artysty, który jest w białych rękawiczkach, ale człowieka, który musi się zmagać z różnymi takimi prozaicznymi problemami życia. Potem byłem w stanie wojennym w wojsku, więc to też była taka bardzo mocna szkoła życia. Bo w wojsku, jak wiadomo, człowiek odpowiada za swoje decyzje, za swoje słowa i trzeba zważać na to, co się mówi, co się robi. Artyści podobno widzą, czują i wiedzą więcej niż zwykli śmiertelnicy, to prawda? Wie pan co, no to by zagrawało na pychę, gdybym to przyznał, ale często powoduje to we mnie ta nadwrażliwość, bo ja to tak nazywam, może większe cierpienie, większe uwrażliwienie na różne problemy tego świata po prostu. No ale też być może, nie wiem tego, być może też głębsze przeżywanie tych radości, tych relacji z Najwyższym i tego cieszenia się po prostu dziełem stworzenia. No jest taki przepiękny świat, więc jeżeli go obcujemy z nim, no to możemy lepiej poznać autora tego, który go stworzył, prawda? Poznawajmy go i opiewajmy go. Chwała Panu. Nad czym Pan teraz siedzi, mówiąc kolokwialnie, czyli co będziemy mogli usłyszeć Kohuta w najbliższym czasie? No ja już wspomniałem, że byłem świadkiem tych wydarzeń historycznych, w których brali udział Polacy, czy opowiadań bardziej na ten temat. I to było niezwykle poruszające i tym bardziej dla mnie jest przykre, że w dzisiejszych czasach to, co było przez wiele pokoleń gdzieś tam wywalczone wielkim, wielkim, wielkim wysiłkiem, teraz jest często oddawane za darmo. Dlatego też ta twórczość jest związana często z wątkami patriotycznymi. Napisałem właśnie niedawno kantatę Niepodległość do tekstów Mirosława Bochenka i Cypriana Kamila Norwida w oparciu też o fragmenty z poematu Niewola. No są to niesamowite teksty po prostu, gdzie Norwid pisze, że wierzę, że naród trwa, bo cierpi noże i że nienawiść tylko krewlać może i główno przed tą powinnością jest ów organizm znać, krzepić go miłością. No i w tym roku mamy też 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego i też teraz właśnie zabieram się do utworu, którego prawykonanie ma być w Szkocji, który będzie napisany do tekstów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, wiadomo, uczestnika Powstania Warszawskiego. I kiedy planowane jest prawykonanie? W listopadzie już mamy bilety wykupione lotnicze, więc... W Londynie? Nie, to będzie w Szkocji, prawdopodobnie w Edynburgu. Jak patrzę na pańską twórczość, to widzę cały wachlarz warsztatowy. Bo z jednej strony pisze pan muzykę na fortepian i głosy, z drugiej strony na fortepian i chór, z kolejnej są te oratoria, a jeszcze z innej na wielką orkiestrę symfoniczną. Oznacza to ogromną rozpiętość pańskich umiejętności, rozpiętość pańskich horyzontów jako artysty. No ja zawsze po prostu uważałem, że o różnych rzeczach trzeba mówić adekwatnym do nich językiem i uważam, że pewne emocje łatwiej przekazać używając do tego aparatu orkiestry symfonicznej czy tak jak w oratoriach, gdzie mamy chór, solistów,
orkiestrę symfoniczną i często jeszcze sekcję rytmiczną, instrumenty solowe, takie jak trąbita Józefa Brody czy kapela ludowa, no to daje nieprawdopodobne możliwości ekspresji. No i w dzisiejszych czasach myślę, kiedy ludzie są bardzo mocno atakowani różnymi silnymi bodźcami, również utwory powinny im dostarczać takich emocji, żeby byli w stanie się skupić na tym, co jest prezentowane. No, ostatnio więcej ćwiczę na fortepianie, po prostu gram muzykę taką quasi-jazzową, inspirowaną sekcjami rytmicznymi. To mnie jakoś tak też inspiruje do tego, żeby więcej pracować nad warsztatem pianistycznym. Ale są instrumenty, które można nazwać uniwersalnymi, ale i są też w pańskiej uwadze instrumenty, które nazwać można regionalnymi. Pan promuje Beskidy. No zgadza się, no tu są moje korzenie. Byłem kiedyś dosyć daleko od folkloru, miałem nawet żal za to, że tutaj Bielsko folklorem stoi, że mamy ten festiwal kultury beskidzkiej i że wszyscy o tym mówią, a tak mało jest miejsca dla muzyki współczesnej. Ale kiedy poznałem Józefa Brodę, no zrozumiałem, co to znaczy folklor. Folklore, czyli wiedza ludu. Ta niesamowita głębia przekazu z pokolenia na pokolenie ludzi, którzy żyli blisko natury i mają niesamowitą mądrość. Niekoniecznie wiedzę wyczytaną w książkach, ale mądrość i doświadczenie. I to doświadczenie w genialny sposób często w tych utworach ludowych jest przekazywane w sposób dowcipny i taki po prostu pełen humoru i nośny też dla młodych ludzi, więc myślę, że w tym jest niesamowita wartość. A z Józefem Brodą gramy od 40 lat i to jest dla mnie wielka przygoda po prostu bycie razem z tym człowiekiem na estradzie. Jest pan między innymi twórcą muzykalu Szczęśliwi Ludzie, w którym pokazuje pan rodzinę, ale także konflikt międzypokoleniowy. Czy są to jakieś przemyślenia na tle religijnym, czy może wziął pan pod uwagę przeżycia z autopsji? No, jest tam bardzo dużo moich osobistych przeżyć z autopsji i też próbowałem namawiać autorów libretta, żeby właśnie poruszali te tematy. No, nigdy nie jesteśmy oderwani od tego wątku religijnego, bo jeżeli powierzamy nasze życie Bogu, no to ono jest po prostu cały czas w jego w pewnym sensie rękach. Oczywiście cały czas mamy wolną wolę i możemy wybierać albo odrzucać. Natomiast no jest tam wiele takich moich bardzo osobistych wątków zawartych w tym musicalu i takich doświadczeń, które przeżyłem osobiście. Między innymi właśnie takiej bardzo mocnej walki duchowej o przetrwanie, o bycie tym, kim jestem. Właśnie też mówiłem o tych doświadczeniach z technikum. Wtedy ta nadwrażliwość, bo ja nie za bardzo pasowałem do tego środowiska, jakoś nie za dobrze się czułem po prostu w tych realiach tych przędzarek i wilków z grzeblaków i innych maszyn włókienniczych. Nie był to mój świat, więc ta nadwrażliwość spowodowała, że sobie taki obraz wybudowałem, że artysta powinien być otoczony takim pancerzem stalowym, potem betonowym, a na koniec gumowym, żeby się inni nie ranili, bo jak widzą w drugim człowieku jakieś słabe miejsce, to próbują to wykorzystać dla jakichś własnych celów. No oczywiście to była taka samoobrona w tamtym czasie, bo myślę, że nie na tym to polega. Potem, kiedy nauczycielka zaproponowała, żebyśmy znaleźli jakieś miejsca w literaturze, które świadczą o tym, że nie trzeba tarczy nosić do szkoły, bo byśmy musieli tarczę nosić, no to odkryliśmy taki tekst, że nie tarcz, nie miecz bronią języka, lecz arcydzieła i wielkim jest ten, któremu wystarczy pochylić czoła, żeby bez tarczy i bez miecza zwyciężył zgoła. Czyli tym narzędziem, które naprawdę pozwoli nam wygrać ze złem, jest pokora, uniżenie i myślę, że taką drogą do bycia w harmonii ze sobą, no są kolana, jak najwięcej na kolanach po prostu, bo to jest
postawa, która nas stawia we właściwej relacji do Stwórcy. Kto przychodzi na pańskie koncerty? Bo to nie są występy wykupowane, jak w Polsce niejednokrotnie, z funduszu socjalnego jakiejś fabryki, tylko ludzie wydają własne pieniądze, żeby pana posłuchać. Była taka akcja dosyć duża, że Yamaha promowała swoje instrumenty w Anglii i one były dostępne w jakichś takich wyjątkowo korzystnych cenach. I często grałem w kościołach na tych nowych instrumentach, żeby pokazać możliwości tych instrumentów, więc zapraszano mnie jako takiego człowieka, który no, uwielbia fortepiany i chce pokazać ich walory w jak najlepszym wymiarze. W związku z tym też cała taka trasa była w różnych kościołach, głównie anglikańskich po prostu. No tam też jest taka tradycja tak zwanych lunchtime'ów, że w takim małym kościele, czy no nie małym, ale w kościele, który gdzieś w jakiejś małej dzielnicy jest, że jest na przykład 100 koncertów rocznie. Jest taka tradycja, że sobie tam emeryci przychodzą na taki koncert na godzinę 12 czy 13, potem idą razem na obiad, potem rozmawiają, są razem po prostu, no więc to jest wspaniałe, więc też wiele razy na takich lunchtime'ach miałem możliwość grania dla Anglików. Ja mam możliwość ćwiczyć na nowym fortepianie marki Yangtze River. To jest chiński fortepian, ale skonstruowany z komponentów tych samych, z których jest zbudowany Steinway czy Kawai. Jest to instrument o niesamowitej selektywności dźwięku, który pozwala na usłyszenie wszystkich szczegółów i niuansów w czasie ćwiczenia, więc bardzo dobry instrument do pracy nad warsztatem kompozytorskim. Jest to fortepian, który dostaje tutaj na jakiś czas po to, żeby go rozegrać, po to, żeby on nabrał właściwego dźwięku i potem przychodzi tutaj nowy fortepian. Można powiedzieć, że jest pan artystą, który próbuje instrumenty, który ma swój dyżur w uprzystępnianiu nowych fabrycznych instrumentów dla innych. No można to w taki sposób nazwać. No jest to dla mnie bardzo, bardzo ciekawe zajęcie, dlatego że można poznać też naturę tego instrumentu i można jakoś też być elastyczny w stosunku do różnych instrumentów, bo każdy instrument ma swoje możliwości, dlatego też często byłem zapraszany do prezentowania różnych nietypowych instrumentów. Między innymi grałem na 5-metrowym fortepianie, najpierw Bond, później w Tübingen, zrobione przez Davida Klawinsa, który no, ma niesamowite możliwości, bo jak się uderzy w strunę, która ma 5 metrów, to ona zupełnie inaczej brzmi niż struna, która ma tam 2 metry, prawda? Więc to jest coś nieprawdopodobnego. W tych współczesnych wykonaniach widzimy czasem na estradach niewielkie fortepiany, które parametrami bardzo się różnią od tych, które znamy na przykład z konkursów chopinowskich. Co oprócz wymiarów różni takie instrumenty? No te, które widzimy na estradach w czasie prezentacji muzyków rozrywkowych, no są na ogół elektroniczne instrumenty, które są po prostu stylizowane na instrumenty klasyczne i tak naprawdę no to one mają być może mechanikę taką zbliżoną do mechaniki fortepianu, natomiast dźwięk jest wydobywany syntetycznie, bo nic nie zastąpi po prostu fortepianu, który ma odpowiednie wymiary. Ostatnio miałem możliwość właśnie nagrywania też na fortepianach Fazioli, na tym fortepianie między innymi, który był na konkursie chopinowskim, na koncercie laureatów w Teatrze Wielkim. No jest to niesamowity instrument po prostu i daje tak wielkie możliwości, że to jest nieprawdopodobne. Dlatego chciałem Państwa zachęcić, żebyście posłuchali utworu właśnie na tym fortepianie, bo to jest tylko taki warsztat po prostu szkoleniowy do ćwiczenia. Ale też mam taką zasadę, że dobrze jest z domu podnosić 50 kilo, żeby na estradzie bez problemu podnieść 20, więc dobrze mieć ten zapas i ćwiczyć na instrumencie, który jest niesamowicie selektywny, ciężki, wymagający i wtedy po prostu
na estradzie łatwiej cieszyć się po prostu tą muzyką i radować możliwościami już pełnowymiarowego fortepianu. Na estradach najczęściej widzimy ersatz, taka kawa bez cukru albo piwo bez alkoholu. Natomiast to, co pan ma, to jest instrument w pełnym, klasycznym słowa tego brzmieniu. No tak, te instrumenty sprowadziła do Europy, czy konkretnie do Polski, firma Silesia Music Center i są dostępne, bo przez 20 lat są już produkowane te instrumenty, ale to są pierwsze instrumenty, które pojawiły się w Europie, więc to jest absolutna nowość i myślę, że będzie to pewna rewolucja na rynku po prostu polskim. Szczególnie myślę, że dla szkół muzycznych czy dla różnych instytucji to będzie bardzo ciekawy instrument. Już koniec domowego koncertu Janusza Kochuta. Jeśli chcą Państwo nadal słuchać tej niebiańskiej muzyki, szukajcie jego kompozycji na YouTube, a ciekawych artykułów na www.witajbielsko.pl. Witajbielsko.pl, salon dobrego słowa.